Siemano, z tej strony Dim2 i dzisiaj zapraszam Was na kolejny odcinek z Pogromcy Mitów. Mit 166, co jest grane, jak jest grane. Jak mamy rangę okrutną, to może nam wypaść na przykład młody Razdor. Tobiaszu, powiem Ci tak, ze względu na to, że ja testowałem to już niejednokrotnie, to mogę powiedzieć tak, nie da się wyrzucić bez IS-a ani przekazać małpy, która jest wykluta. Nie ma szans. Czy możliwość, że z Ciebie wypadnie? Jest znikoma, uwierz. Jedyną rzeczą, która może pomóc przy tym, że twój pet zniknie, to jest to, że będziesz miał w IS-ie wpakowaną w taką skrzynkę, którą ci zaraz pokażę. I to chyba jedyna możliwa rzecz. Enigma Box, no kurczę, chociażbyś się przy tym patrzyli, co tu jest napisane, tak z łaski swojej, jeśli już urządzacie za to 10 zł. No to tak chyba wychodzi z SMS-em oczywiście, mówię. A pierścienie antyexpa to już nawet nie wspomnę, bo jest śmieszną z dodatką do autołofów. Natomiast ja poszukuję tutaj skrzynki, którą można wsadzić peta, bo tylko przez nią możemy stracić z ranką okrutny swojego właśnie peta. Klatka transportowa to się nazywa, więc ja bym się nie martwił. Jeśli masz rangę okrutny, exp spokojnie, zbijaj tą rangę bez problemu. Nie powinien ci polecić pet na takie 99%, ale to takie mocne 99%, więc tutaj myślę, że jest jakaś tam szansa, że może polecić, ale to jest bardzo znikła szansa, bo wydaje mi się, że to byłoby bez sensu. GF musiały o tym pamiętać. Mit 167. Czy przyszywka może wejść przy obrażeniach z magii? Przebije ABS na przykład u szamana leczeniem. Dobra, szaman leczenie. Czemu by nie? Najpierw trzeba potestować, jak to wygląda, żeby nie było fryzura, jest bez żadnych dodatków. 0% szycia. 190 defa, 0% na magię. Jak sami widzicie, DMG jest od 2600 do 3400. Chyba, że jest mniejsze, to przepraszam, przynajmniej takim się obiło oczy. Właściwie czytając tematy na forum dotyczące szamanów, to zauważyłem jedną taką poprawność. Oni po prostu wszyscy piszą, że to przeżycie działa. Ale działa tak rzadko, że nie warto robić szycia dla szamana. Chwila, czy nie warto? Na pewno, czy nie warto? Zauważcie, że szamani zazwyczaj teraz nie biją już skillami, tylko olewałem skille z tego względu, że procent na magię można mieć naprawdę bardzo dużo. No i tracą na tym wszyscy. Biją z dzwonków, biją z wachlarzy, biją z czegokolwiek, co zwiększa ich DMG. Ja się ostatnio biłem z szamanem. Powiem wam, że on nawet mi jednego skilla nie strzelił. Bo jak zobaczył, że ja miałem przy 55% ABS-u, no to co on bił? Połowę tego, co powinien, jeszcze dodatkowo jakieś tam dodatkowe rzeczy. No to sorry, ale sami widzicie, nie da się. Ale no dobra. Zwiększyliśmy defa 2600, trochę zmniejszył się atak górny, ale to myślę, że to mogło dojść nawet do 3300, więc to nie ma żadnego problemu. Zmniejszył się o zaledwie 100. Def nie wpływa na atak magiczny. To prawda. Bo wiecie, jakby def wpływał na wszystko, no to byśmy byli w nosie. Chociaż zauważcie, że masę potworów, jeśli zaczynacie grać jakimiś postaciami, które są magiczne, mają ABS na magię. To jest taka duża ilość tych potworów, że to jest przegięcie. Powinno być odwrotnie. Powinien być osłabione. Powinno się bić tym szamanem dwa razy więcej niż na przykład taki bodziak. Ale niestety tak nie jest. No i dobra. Zwiększmy siłę i tutaj już chyba będzie 35% na magię, G750 deva. No jak sami widzicie, 35% na magię spowodowało to, że bije 1600, 200. No dobra, ale zaraz dodamy szycie, tylko jeszcze, żeby było potwierdzenie, że tak jest naprawdę, to możecie zobaczyć filmik. A ja wam powiem jeszcze w międzyczasie, że jeśli chcecie jak najszybciej kolejny filmik z Pogromcy Mitów, możecie zostawić łapkę w górę. Ale po pierwsze, zostawcie komentarz z pytaniem, bo te pytania są mi bardzo potrzebne. Im więcej zadacie różnych wszelakich pytań, testów, mitów, walcz śmiało. Nie bójcie się, pytajcie o wszystko, dosłownie o wszystko. Ja będę starał się odpowiadać na wszystkie pytania, które tylko gdzieś tam macie, jeśli oczywiście będę w stanie, bo jeśli nie będę miał na przykład postaci czy coś, no to po prostu nie mam jak tego sprawdzić. Ale to postaram się pokazać w jakiś łatwy, przystępny sposób. Procent na magię dał wielkiego kopa. 20% życia. Sami widzicie? DMG bardzo podobne. Nawet bym powiedział to samo. Dlaczego? No dobra. Właściwie to teraz odpowiem na to pytanie. Dlaczego to życie tak rzadko wchodzi na skille? Żeby zobaczyć życie u szamana Hellera, podobno jest taki mit, że potrzebny też jest krytyk do tego. Że bijąc z krytykiem, on bije automatycznie też życie.
Nie wiem, czy to jest prawda. Będę musiał to sprawdzić. Szycie plus krytyk 20 plus, nie wiem, 50%. Postaram się gdzieś poszukać jeszcze jakichś tam itemów typu wachlarza nie mam na szycie, a na pewno będzie branzę 10 na szycie, więc tutaj już coś się tam zaczyna, no i co reszty nie mam, bo co, w butach szycia nie ma, w kolczykach szycia nie ma, w hełmie, w zbroi szycia nie ma, szycie może być też w szarfie, ale to jest szarfa, no hardcore, bo to i tak by było 1-2%, więc malutko. Natomiast do samego szycia, no, nie widzę go, po prostu go nie widzę. Próbowałem poszukać tego szycia gdzieś tutaj. Myślałem, że może wejdzie chociaż jedno walnie 4K i będzie pikuś, ale tak, ani nie omija defa, ani nie omija procentu na magię, więc no tak trochę olepnie. Sam szaman radzi sobie całkiem nieźle, tylko zauważyłem jedną rzecz. W hitach dałby radę szycie, co czwarty hit by miał to szycie, co piąty, max, góra. Natomiast tutaj nie radzi sobie. Według forum ma szycie, wierzę szamanom, więc tutaj jest kwestia sporna. Myślę, że szamani mają rację, więc powiedzmy, że tak. Mit 168. Czy z wojem, chyba nazywa się wojnym, który daje 100% na uroki do plus 4, można ulepszać i próbować zrobić item na plus 5 i wyżej. Sprawdzę to. Myślałem, że może zajdzie mi ten bodziec, co właśnie był z B, czyli zablokowany. Niestety tak się nie stało i wzięło mi zupełnie innego bodziaka. No i co? Mogę czy nie mogę? Nie mogę. Mogę ulepszyć tylko do plus 4. Ale żeby nie było tak, że jestem zły i niedobry, proszę. Ulepszyło na plus 5. Jestem zadowolony, bo ulepszyło mi Trytona na tego ogranicznego na plus 5. Hej, no to widzisz, nie da się zrobić, ale ja zrobiłem. Czym innym? Czy ostrze na P na 101 levelu daje więcej niż ostrze na P 75 czy 43 poziomu? No dobra, jaki mamy tu wynik? 590. Ja muszę sobie trochę to powiększyć, bo mało widzę. 590. Z mieczem dodaję tyle samo, więc spokojnie. A jak jest na 43 poziomie? Nie mam ekwipunku, nie mam żadnych dupereli, żeby nie było. I daje mi tylko 445. Czyli jak sam widzisz, daje mi strasznie mało. Jeśli która będzie ekspiła, ona dostaje co każdy level dodatkowe punkty do ostrza. Tu się nie ma co martwić, bo to ostrze może nawet chyba... Widziałem chyba nawet 1000 ostrzeż miało ataku, więc przekroczyło tą barierę 1K. Ale to był jakiś hardcore na forum, gdzieś coś wstawił jakiegoś sensa. I mit 170. Czy winda nadal działa w DT? Wiecie co? Ja byłem przekonany, że mogę odpowiedzieć od razu, że nie. Ale postanowiłem, że to sprawdzę. Sprawdziłem. Wybiłem potwory na drugim piętrze, zalogowałem szamana. Okazało się, że nie wywaliło. Byłem przekonany, że to wywala. To wywalało. Mi się wydaje, że to było wywalane. Czyli jak się logowałeś z pierwszego piętra na drugie, to ci wywalało od razu automatycznie, jak nie było żadnego moba. Coś zostało popsute? Czy mi się wydaje? Bo ja serio byłem przekonany, że powinno mnie wywalić. Chyba, że to musiałbym wejść gdzieś tam na czwarte czy na piąte piętro, to wtedy wywala. Jeśli tak, no to winda nie działa. Ale jednak winda, jeśli was wywali na pierwszym piętrze, i chcecie wejść do metków, to powinno zadziałać bez problemu. To znaczy, zaraz sam zobaczycie. No, zbiłem modpa i co się stanie? Co się stanie? To się nie odstanie. Właściwie powiem wam, że to jest taki ulepszenie dla graczy. Bo ja kiedyś pisałem o tym, jak to jest z tą windą właściwie, bo masę ludzi używało windy kiedyś. Tylko, że winda chyba nie działa powyżej piątego piętra, co mi się wydaje. To było na tyle w dzisiejszym odcinku. Polub, skomentuj, subskrybuj, napisz pytanie mi i zobacz je w kolejnym odcinku. Tak, dobrze wczytacie. Napiszcie mi ten mit. Naprawdę, im więcej tych mitów komentarzy, tym ja mam szybciej mogę zrobić kolejny odcinek, więc piszcie, ile wlezie komentarzy z waszymi pytaniami, mitami, ciekawostkami. Pozdrawiam serdecznie Team 2 i zapraszam do subskrybowania. Do zobaczenia, pa, pa.